gdzie jest Polaków dwóch, nie ma Polski, nie uczuć dziewictwa. Tam są już dwa polskie stronnictwa. Napisał to prawie 90 lat temu. Czy nasze wady narodowe przez stulecia się nie zmieniają? Czy Hemar jest geniuszem? Tu mówi Marian Hemar. Witam Państwa bardzo serdecznie. Był zawsze twórcą, który był bardzo ceniony przez publiczność i to taką szeroką publiczność. Mój mały gigolo, kiedy znów zakwitną białe bzy, są to piosenki śpiewane do dziś. Wszystko zaczęło się oczywiście od mistrza rymarza, z którym ćwiczyłem piosenki, właśnie Mariana Hemara. Co charakteryzuje te piosenki? Melodyjność i znakomity tekst, który daje aktorowi możliwość pokazania się. Pachnie jak tygus i wejdzie do kuchni, to ja wam więcej powiem. Jak czasem wiatr dmuchni na rynku od straganów, to naraz całym rynkiem zajedzie tym zapachem, to skórko i tym kminkiem. Dla mnie Marian Hemar nie jest w ogóle w kategoriach retro. Twórczość Mariana Hemara jest absolutnie ponadczasowa, dlatego że jest wybitna. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą... Marian Hemar jak nikt potrafił pisać dla kobiet. Był nazywany mistrzem portretu kobiecego w piosence. Kiedy Jadwiga Czerwińska przytyła, Hemar napisał dla niej piosenkę Dieta. Pani samoluby, dla męża baw wstyd dobry, jak jest gruby. A kobieta kocha dietą, bo pustwia mi sylwetna, jakby bluszcz. Po cholerę mi ten tłuszcz. Proszę Państwa, piosenka jest rewelacyjna, ale wymaga wielkiego aktorstwa. Dla mnie piosenka to nie jest muzyka z tekstem, tylko tekst z muzyką. Ja chcę powiedzieć, że mój Hemar, te moje dwa przedstawienia hemarowskie od 20 kilku lat żyją, są w nieustannej eksploatacji. Kiedy już zbliżał się do ostatnich swoich dni, bardzo chętnie parafrazował średniowiecznych poetów arabskich i napisał taki dwuwiersz pod tytułem Naśladowanie Hafiza. Szukałem wiary w meczecie pobożnym, a ona sama mnie odnalazła w rowie przydrożnym. Był człowiekiem genialnym. I ja to mówię zupełnie z głębokim przekonaniem. I wydaje mi się, drodzy kochani Państwo, że miną jeszcze lata, ale jego piosenki, jego utwory i jego twórczość pozostanie. Bo to jest naprawdę, Państwo się sami przekonacie, jak go lepiej poznacie, że to był geniusz. A o Hemarze zabawnym, poważnym i tragicznym będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Anną Mieszkowską, dokumentalistką i autorką książek poświęconych przedwojennemu kabaretowi, ale i samemu Marianowi Hemarowi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A naszym drugim gościem jest pan dr Paweł Chojnacki, historyk emigracji i prywatnie miłośnik piosenki emigracyjnej popularnej. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ale a propos piosenki. Czy Hemar to tylko te wielkie przedwojenne szlagiery, które no, jakoś jeszcze znamy, jakoś nucimy? Czy tak naprawdę Hemara znamy i doceniamy? Proszę Państwa, nawet gdyby tylko po Hemarze zostały przedwojenne piosenki, to zostałoby ich bardzo, bardzo dużo. I nie miałabym nic przeciwko temu, żeby o nim pamiętać jako o kabareciarzu i tekściarzu. Znakomitym, tak jak powiedział pan Jan Młynarski,
był mistrzem portretu kobiecego w piosence. Ale oczywiście pisał satyry. Satyry pisał jeszcze przed wojną i był generałem satyry na emigracji. Hemar na emigracji został bardem Lwowa i trubadurem polskiej emigracji. Wyszło bardzo wiele książek z jego wierszami. Wyszły jego sztuki teatralne. Przed wojną pisał także scenariusze filmowe, ale był mistrzem fraszki. Potrafił napisać sztukę teatralną Piękna Lucynda w 6 dni, pamflet o Hitlerze w 2 tygodnie, ale nad jedną fraszką potrafił pracować 3 miesiące. Ale czy ten wizerunek Hemara zabawnego, mistrza szlagierów, trochę na mnie przysłania tej części poważnej jego twórczości? Ja myślę, że to jest tak, jak tutaj też padło w tej felietonie, było mój Hemar, tak? Każda z osób, która się interesuje bliżej tym fenomenem, ma swojego Hemara. I on był tak osobowością wieloraką, że można rzeczywiście mógł obdzielić sobą, Marianem Hemarem, kilku Marianów Hemarów. I każdy z nas może coś wybrać. Ja mam tylko takie wrażenie, i chciałem się podzielić taką refleksją, że być może zbyt często przydajemy mu taka powstała trochę maniera, taka protekcjonalna, tak się wszyscy troszeczkę chcą fraternizować z Hemarem, ten jego humor tak brać bezpośrednio, nie jako akt twórczy, tylko że to był taki do poklepania po plecach właśnie satyryk. I to jest moim zdaniem błąd i to troszeczkę się wiąże z końcówką lat 80. i to dotyczy nie tylko Mariana Hemara, kiedy z jakichś powodów polityka kulturalna PRL-u go trochę tak dopuściła, tak, w momencie takiej liberalizacji, ale dopuściła go tak, jak przedtem cenzura go dopuszczała, czyli właśnie takiego tekściarza, tylko o piosenek o miłości, Wiesołka, zupełnie amputując tę część poważną jego twórczości, która, jak nie tylko mamy prawo się domyślać, ale co znamy z jego wypowiedzi, była dla niego również ważna i on trochę dźwigał ten, może kompleks to jest za dużo powiedziane, ale ten los właśnie kabareciarza, tekściarza, pisarza niepoważnego. To tytułem zapowiedzi i zaostrzenia apetytu naszych widzów. Ale zacznijmy dla porządku od przedwojnia. Zobaczmy felieton. W roku 1926 przyniosłem się z Lwowa do Warszawy, do qui pro quo. Hemar zamieszkał u zbiegu niecałej i Fredry. Wstawał nie za wcześnie i szedł na kawę gdzie? Na Mazowiecko, na Pięterko, do Ziemiańskiej. Kariera to właściwie Warszawa. Hemar był przede wszystkim dostarczycielem tekstów do kabaretów. Kabaret międzywojenny to są znane zupełnie kabarety, takie jak qui pro quo, jak Cyrulik. I one cieszyły się niesłychaną popularnością. Przed wojną to był takim trochę kumplem Tuwima, prawda? Jeśli Tuwim nie bardzo miał czas, był zajęty pisaniem wierszy z tej tak zwanej górnej półki, tej wyższej literatury, to zlecał Marianowi różnego rodzaju zadania i pisali razem, na przykład karierę Alfa Omegi, napisali wspólnie. Ożenił się ze znakomitą aktorką, wtedy gwiazdą, Marią Modzelewską, piękną aktorką. Później zresztą to małżeństwo w 1939 roku rozpadło się. Teatrzyki, które można traktować jako przejaw lżejszej muzy, jest to wyraz postawy inteligenckiej, w której ceni się dowcip i przymrużenie oka. Wojciech Młynarski uważał Hemara za swojego mistrza i nauczyciela. To jednak to jest coś, całe pokolenie polskich tak zwanych tekściarzy, piszących teksty, wychowało się na Hemarze. No i piosenki, którą śpiewała cała młoda Warszawa. Pani Marta jest grzechu warta, to ta pierwsza miłość, kiedy znów zakwitną białe bzy. Po raz pierwszy śpiewała tę piosenkę w teatrze qui pro quo młodziutka wykonawczyni Zosia Ternet. W dzień po premierze w qui pro quo cała Warszawa śpiewała, nuciła, gwizdała tę piosenkę. Grali ją orkiestry we wszystkich dancingach i restauracjach.
Przez noc zrobił się z niej największy, jak to się wówczas mówiło, szlagier. Kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rąk. Marian Hemar urodził się we Lwowie. Lwów jest właściwie obecny w całej jego twórczości, wiele piosenek, ale mając 25 lat przenosi się z Lwowa do Warszawy. Dlaczego to robi i kim wtedy jest Marian Hemar? Muszę zacząć jeszcze od Lwowa, prawda? Marian Hemar we Lwowie już debiutował jako bardzo młody człowiek. Pierwszy wiersz w wieku nowym opublikował jako chłopak zaledwie 18-letni. Pierwszy tomik w 21 roku, mając lat 20, ale powiem może rzecz mało popularną i prawie wcale nieznaną. Hemar na początku swojej drogi artystycznej popełnił plagiat. W 1921 roku opublikował wiersz na cel dobroczynny, który był wierszem jego wuja Samuela Lema, ogłoszonym przez niego w Kurierze Lwowskim w 1907 roku. Czy był spokrewniony ze Stanisławem Lemem, tak? Tak. Matka Hemara i Samuel Lem byli rodzeństwem. Samuel Lem miał syna Stanisława Lema, znanego po wojnie pisarza, ale Stanisław Lem, zwany zresztą w rodzinie Maćkiem, urodził się w 1921 roku, więc wuj bardzo dużo czasu poświęcał swojemu siostrzeńcowi Marianowi, jeszcze wtedy nie Hemarowi. Hemar był szalenie zdolnym dzieckiem. Sam nauczył się czytać i pisać i sam poznał nuty. Sam nauczył się grać na pianinie jako 6-letnie dziecko. To mu szalenie zaprocentowało w przyszłości. Dlaczego nie został we Lwowie? Przecież Lwów to było wielkie miasto, drugie co do wielkości miasto. Lwów to było prowincjonalne miasto jednak. On występował wtedy już w kabaretach, ale to były kabarety na dużo niższym poziomie niż te, które działały w Warszawie. W 24 roku przyjechał do Lwowa namówiony przez Ludwika Lawińskiego Jerzy Boczkowski, dyrektor Kwi Pro Quo. Wtedy teatr Kwi Pro Quo przeżywał pewien kryzys. Brak było dobrych tekstów. Grali sporo operetek. Szukali nowych autorów, nowych kompozytorów. Lawiński powiedział, jedź do Lwowa, zobacz Hemara. Tam była wtedy wystawiana taka szopka na Wielkanoc 24 roku, Łądki Lwowskie. Boczkowskiemu się to spodobało. Zaproponował Hemarowi współpracę, ale przez wiele, wiele miesięcy odrzucano mu w Warszawie niemal wszystkie teksty. Także Hemar zadebiutował na dobrą sprawę dopiero u schyłku 25 roku, na stałe przenosząc się na początku 26 roku. Co przyniosło Hemarowi taką szaloną popularność we współpracy z Kwi Pro Quo? Czy to były szmoncesy? Tak, ten szmonces jest takimś bardzo chyba takim ważnym elementem twórczości, bo to jest coś, co właściwie zniknęło bezpowrotnie razem ze zmianą na mapie etnicznej to powiedzmy, Polski. Powiedzmy, czym był szmonces kabaretowy właśnie? Jak można by to zdefiniować? Właśnie, pani dała definicję szmonces, dobrej piosenki. Szmonces nie jest prześmiewczą formą żydłaczenia, jak niektórzy tak rozumieli to i po wojnie niestety nie jest takie, nie, to nie oczywiście o to chodzi. To był specyficzny język teatralny, który nie urodził się w Warszawie, nie urodził się w Polsce. To przyszło do Polski z Wiednia. I Hemar z Tuwimem zrobili z tego absolutny majstersztyk. Było kilku wykonawców sztandarowych szmoncesów. Kazimierz Krukowski, Ludwik Lawiński i Konrad Tom. Szmonces był śmieszny dla pewnej określonej grupy widzów, czyli snobującej się inteligencji żydowskiej. Proszę Państwa, wyszła swojego czasu płyta ze szmoncesami. Ona się nic nie zestarzała, ale jej dzisiaj słucha się z pewnym smutkiem, z pewnym żalem, ponieważ ona jest adresowana tylko i wyłącznie do przeszłości, której nie ma, bo ta publiczność umarła wraz
No, po wojnie były próby kontynuacji w kabarecie Dudek, na przykład słynny Szmonce, Sęk ale i tak dalej. To nie było to. To nie jest to. Michnikowski, właśnie Szmoncesu Dziewoński. Zawiera się w żydowskiej autoironii? Tak. Ale to była klasa niebywała tych tekstów. Proszę państwa, Szmonces trwał 3-4 minuty, tyle ile piosenka. A tam była cała historia opowiedziana, jakiegoś zdarzenia. No, warto jeszcze wspomnieć od razu oczywiście o satyrze politycznej, od której Hemar nie stronił, która także była jedną z naczelnych form, czy naczelnych typów komizmu w kabarecie przedwojennym. Przypomnijmy słynne szopki, w których parodiowano znane i bardzo szopki. Ważne postaci z jedną ówczesnego z życia politycznego. Czy ten komizm, który się tam zawierał, coś nam mówi na przykład o poglądach politycznych Hemara? Z czego się śmiano? Trzeba mieć pewną świadomość, że przed wojną działała bardzo dobrze cenzura. I teksty do szopek też były cenzurowane. Ale ponieważ to były przedstawienia w zasadzie jednorazowe, to puszczano te teksty, bo przecież bohaterami... Poza tym Piłsudski miał poczucie humoru. Mieli wszyscy poczucie humoru. Ale cenzorzy już niekoniecznie mówią, co Wieniawie. Kiedy do kariery Alfa Omegi Hemar z Tuwimem napisali na zapas więcej piosenek z tą myślą, że cenzor jest po prostu zetnie, ale na jednej piosence im szalenie zależało i Hemar ją reklamował u samego Sławoja Składkowskiego. I on dał zgodę, chociaż to dotyczyła piosenka jego osoby. Politycy się obrażali, kiedy w szopkach nie było o nich mowy. To znaczy, że nie byli ważni. A jak były odbierane szopki? One były bardzo popularne. Czy też tam mówimy o skali popularności, która była możliwa, że nikt tego nie wrzucał na YouTube, tak? Ani nie przesyłał sobie od razu telefonem, bo tak to by wyglądało teraz. To jednak no, ograniczało się do ludzi, którzy mogli to widzieć. Stąd liczba przedstawień, tak? Jeżeli była większa niż kilkanaście, kilkadziesiąt, to była miara sukcesu, bo to mówiło o popularności. Natomiast tutaj jest ważne to, o czym już też była mowa, czyli że to wychodziło poza ramy tego teatrzyku, czy tej rewii, gdzie było prezentowane w formie piosenek, tak, które tak były propagowane. Tu jest bardzo, bardzo ładny druczek. To się, rzadko zachowują się takie rzeczy, bo ludzie tego nie kolekcjonowali. Tak? To jednak są takie druki ulotne, dokumenty życia społecznego, jakim były w ten sposób piosenki do grania samodzielnego. Takie nuty kosztowały 40 groszy. I to była najbardziej popularna forma. Jeżeli ulica zaczynała nucić piosenkę, a znajomość grania na fortepianie, pianinie była daleko bardziej powszechna ludzie niż byli dzisiaj. Byli muzykalni. To było społeczeństwo bardzo, powiedziałabym, wykształcone muzycznie. Poza tym były różne orkiestry podwórkowe. Słyszało się na ulicy te szlagiery. Warto chyba jednak zaznaczyć także swobodę, atmosferę swobody, w jakiej kształtowana była szopka polityczna. Państwo mówią o cenzurze, ale w porównaniu z czasami powojennymi, a przypomnijmy, że stalinizm też wykorzystywał motywy szopkowe. To drwienie z imperialistów, karykatury, groteska, która temu towarzyszyła, ale to wszystko było oczywiście pod dyktando Sowietów w porównaniu z tym, co robiono w przedwojniu, no to jednak trzeba powiedzieć o wielkiej atmosferze wolności i gruncie niepodległości, który ukształtował też kulturę kabaretową po prostu. No wielu twórców, tych, którzy stali na emigracji, no to tęskniło do czasów przedwojennych, że jednak tak narzekali na tą cenzurę lat 30., że to jednak było no, jakieś takie no, bułka z masłem. Tak? To, że te krytyki, które poddawano rzeczywistość polską, no, że wobec tego, co się stało po 39 roku, no to, że może przesadzaliśmy trochę. Natomiast te drogi się rozchodziły. Tutaj mamy ten przykład tej publikacji właśnie z 30 roku. Okładka jest Zadury. On potem po wojnie takie dosyć obrzydliwe rysunki robił w szpilkach, tak, stalinowskich. Tak. Więc, a tutaj jest razem z Lechoniem, z Hemarem. To jest ten taki dramat, o którym będziemy mówili na pewno w dalszej części programu. Natomiast wracając do tego pytania o politykę, bo to jest chyba istotne, ponieważ potem się pojawi ten problem, dlaczego nagle Marian Hemar stał się takim zaangażowanym twórcą. I ja myślę, że on trochę udziela na to odpowiedzi, mówiąc o sobie ostrożnie, że był w takiej opozycji przymusowej, tak, przymusowej, bo wobec przyjaciół.
Oczywiście, że oni podobnie jak całe grono z Czeska Mandrytów czy Mieczysław Grydzewski z Wiadomościami Literackimi, no popierali obóz rządzący, jeżeli tak możemy powiedzieć. Tak. Byli zapleczem dla rządów piłsudczykowskich, które też się zmieniały. I o ile do śmierci Józefa Piłsudskiego to było bardziej jednoznaczne, to już te rządy spadkobierców no już budziły duże wątpliwości, coraz większe. Pamiętajmy też o tym, że ta beztroska kabaretowa, do której też teraz tak chyba wszyscy tęsknimy, do tej właśnie Warszawy niezburzonej i tego kabaretu i tych skamandrytów, to tak jakoś nas bardzo, bardzo tego nam brakuje teraz, to też taka cezura, no bo był wielki kryzys, tak? I do Polski dotarł w 30 roku i w relacjach się powtarza ten wątek, że do 30 roku ta Warszawa była taka autentycznie wesoła, rozśpiewana i wesoła, no a potem to już było tak się trudniej śmiać, tak, kiedy raczej pomoc zimowa była konieczna i masa bezrobotnych. No i ta rzeczywistość polityczna też dawała o sobie znać. Ja natrafiłem, zresztą dużo tutaj zawdzięczam pani, te książki są dla mnie jakimś zupełnym tej odkryciem to wielka rzecz jest, że to się udało zrobić. Natrafiłem chyba na jeden tytuł takiej rewii, to był Zjazd Centro Śmiechu. Tak. No to możemy kojarzyć, że to było, ja nie znam treści tej rewii. Chodzi o centrolę. Że choć to 30 rok, także chodziło o centrolę, więc były takie mrugania tak wyraźniejsze. Kontynuujmy ten trop także pochodzenia etnicznego. W 35 roku Hemar przyjmuje, bierze ślub i przyjmuje chrzest w obrządku protestanckim. Co to oznacza? Czy to był wyraz szczerego nawrócenia, czy oznaczało takie symboliczne odcięcie się od swoich żydowskich korzeni? Nie miał wyjścia, był trzecim mężem Marii Modzelewskiej. Ona już wykorzystała pulę rozwodową. Tak, i prawosławny. I wzięli, ale on nie był protestantem. Chcę od razu to powiedzieć. Proszę państwa, on był takim katolikiem, że trudno ze świecą znaleźć większego. On już w Wiedniu, a skąd był w Wiedniu, jako chłopak młody, znalazł się z rodziną w czasie I wojny światowej w Wiedniu. Przez 3 lata chodził do polskiej szkoły i uczestniczył w różnych polskich uroczystościach. Między innymi był częstym uczestnikiem różnych uroczystości kościelnych. I to w nim zostało. To w Wiedniu ta katolickość została w nim zaszczepiona. I on takie, powiedziałabym, religijne jakieś ekstazy przeżył w roku 1940 już na wygnaniu. Ja rozmawiałam z panem Bernardem Randem, który miał swój wielki udział w uratowaniu Hemara w 1939 roku, w jego wyjeździe później z Rumunii przez Turcję do Palestyny. I on widział Hemara leżącego krzyżem w kościele. Hemar na emigracji nie zrezygnował ze swojej religijności. Był uczestnikiem bardzo wielu mszy świętych, między innymi za Piłsudskiego, co znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości. Uczestniczył we wszystkich pasterkach. I czyli to nie było na pokaz. Chciał bardzo być pochowany na cmentarzu katolickim i tak się stało. W 1939 roku, w niedzielę, w dniu 10 września, o wczesnym zmroku wyjechałem z Lwowa w noc czarną, w obce strony, w podróż daremną. Na ustach uniosłem z sobą słony od les smak ostatniego pocałunku mej matki. Pamiętam, gdy mijałem słupy miejskiej rogatki w sznurze aut, co się wlokły jak w korowodzie pogrzebu, przysięgałem sam sobie i tej nocy, i niebu błyszczącemu jak srebrny ryngraf zlocony prochem lwowskich gwiazd. Przysięgałem szeptem bezgłośnym i szlochem, że tędy będę wracał, tą szosą, którą uciekam, że mnie nic nie odwiedzie, że dotrwam, że doczekam, że nie umrę. Tak sobie przysięgałem. Mój wąs, rekwizyt mój tryk, wziął, wypiął go, a wszyscy wryk. Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik.
wrzask, i krzyk, i mina, i śmiech, tak jest to ja. Ten krzyk nad ludu mrowie, że krew, że gniew, to zdrowie. Titina, oj titina, to cała piosenka ma. Kiedy 4 września Ludwik Sempoliński śpiewał tę piosenkę, na Warszawę leciały już bomby. I Sempoliński, i Hemar zwłaszcza, za parodiowanie postaci Führera, znajduje się na listach specjalnych Gestapo. Tak. Sempoliński ucieka do Wilna, a Hemar przez Lublin do Rumunii. Ale dlaczego Marian Hemar nie walczy w kampanii wrześniowej? No nie walczy dlatego, że nie został powołany i nie był, w przeciwieństwie do wielu innych swoich kolegów, oficerem rezerwy. Tak? Miał kategorię C ze względu na stan zdrowia. Jako młody mężczyzna postrzelił się w serce. Hemar był szalenie kochliwy. Jego romanse przedwojenne to jest temat na osobną książkę. Zakochał się w pani, która była mężatką, matką 3-letniego chłopczyka, po wojnie znanego dziennikarza Andrzeja Ziemilskiego, to o jej oczach napisał piosenkę Oczy czarne. Także te miłości też towarzyszyły mu w tym momencie, o którym rozmawiamy, bo to jest też taki splot egzystencjalny, że tragedia Polski, ten wrzesień tak. się zbiegał z katastrofą jego małżeństwa. Tak. Ale to dlaczego szło... z kolei opuszcza Polskę i jak to się dzieje, że nagle nieoczekiwanie w 1941 roku spotykamy go w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich? Była szalenie długa droga. On w zasadzie uciekł z Warszawy w ostatnim momencie, namówiony do tej ucieczki przez Kazimierza Krukowskiego. Właśnie za tę piosenkę Ach, wąsi. On by nie przeżył to wojny. Zupełnie nie miałby nie miałby żadnej szansy. I pojechał do Lwowa. Zresztą ta podróż do Lwowa trwała wiele dni. I była bardzo upokarzająca, ponieważ po drodze wstępował do majątków ziemskich osób, z którymi był zaprzyjaźniony, a oni nie chcieli go przyjąć. To bardzo było przykre dla niego. Przyjeżdża do Lwowa, jest w rodzinie, jest z matką. Zresztą przyjechał do tego Lwowa z bratem, Fryderykiem młodszym. Brat zostaje we Lwowie, a on w ciągu w zasadzie 24 godzin podejmuje decyzję o wyjeździe za namową Kazimierza Wierzyńskiego, jego żony, i Stefana Norblina, i Leny Żelichowskiej. I w piątkę wyjeżdżają 10 września na granicy, zrywa liść z ostatniego drzewa na polskiej ziemi, liść orzecha. Zresztą napiszę kilka wierszy o tym liściu. W Rumunii ma depresję, przeżywa ogromną traumę, ponieważ jest... ma świadomość, że będzie poszukiwany przez gestapo i przez agentów niemieckich, których było bardzo dużo w Rumunii w tamtym czasie. Ze względu na piosenkę Ten wąs. Nie tylko, on pisał i wiersze antyhitlerowskie wtedy, jeszcze przed wojną. Także na tej liście poszukiwanych inteligentów był. I w Rumunii styka się z aktorką Heleną Kitajewicz, która była w Teatrze Cyrulik Warszawski, z jej mężem Bernardem Randem. Byli zresztą od przed wojny zaprzyjaźnieni, Hemar był świadkiem na ich ślubie. I dzięki nim wyjeżdża z Rumunii przez Turcję do Palestyny. Zresztą tam wcale nie było mu łatwo w tym wojsku się odnaleźć. Stał na warcie, obierał ziemniaki w kuchni. Nie był żadnym oficerem. Trzymano go przez kilka miesięcy w niepewności, co z nim w zasadzie zrobić. I stał się dopiero oficerem, nazwijmy to kulturalno-oświatowym, kiedy dostał rozkaz napisania tekstów, wierszy i piosenek na Akademię 3 maja 1941 roku. Taka akademia odbyła się w Latrun. Pierwszą wykonawczynią Karpackiej Brygady była właśnie Helena Gitajewicz. Tutaj mamy Mariana Hemara w krótkich spodniach. To jest bardzo ciekawe, oryginalne zdjęcie. A jakie Marian Hemar miał, jaki miał stosunek do wydarzeń politycznych, przecież niezwykle dramatycznych dla przyszłego losu Polski, więc porozumienia Sikorski-Majski, zbrodni katyńskiej, Jałty, powstania warszawskiego. Czy jakiś obraz jego reakcji na te wydarzenia znajdziemy też w jego twórczości?
Czy musimy pamiętać, że on, podobnie jak wielu innych twórców, traktował tą pracę w propagandzie, tak, wojennej, jako służbę. Tak jak mówiliśmy, no on akurat nie mógł walczyć na froncie, no chciał walczyć w ten sposób. I akurat w tamtym okresie, no, to, że takie wybitne osobowości tę propagandę wojenną robiły, no to jak gdyby ujmuje tego negatywnego określenia słowu propaganda, tak? Bo to była twórczość na najwyższym poziomie, to mamy właśnie... Zajmował się tym Giedroyć, Czapski... Tak, ale też Wierzyński, Gryzewski, to wszyscy najwybitniejsi twórcy się zajmowali, stąd odchodzenie od tej linii twórców takich jak Julian Tuwim było szczególnie bolesne, no bo to było traktowane trochę w kategoriach no jednak zdrady, tak? No jednak działania wbrew racji stanu państwa polskiego. To jest 43 rok, tak. Czyli Katyn. Tak. Natomiast ja tak jak się interesowałem tą stroną właśnie polityczną Hemara, to wydaje się, że dopiero w okresie po 45 roku, po jak gdyby zadecydowaniu, że Polska wojnę przegrała, te jego wypowiedzi formułowane we fraszkach, czy w poezji, czy w satyrze są wyraźniejsze. To jego ta kariera się zaczyna właśnie od reakcji na umieszczanie ambasadorów komunistycznych. Tak? To był ten Henryk Strasburger, ten jego znany wiersz, bardzo też popularny, piosenka, Eminencja. Natomiast w czasie wojny ja mam wrażenie, że jego głos nie był tak wyraźnie słyszany jak głos na przykład, nie wiem, Zygmunta Nowakowskiego, czy Ignacego Matuszewskiego, czy nawet biernie, tak? Mieczysława Gryzewskiego jako redaktora Wiadomości. On tutaj jako współpracownik prasy rządowej, czyli właśnie Dziennika Polskiego, to jest Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza z okresu już powojennego, ale był felietonistą Dziennika Polskiego, to był organ rządu, nie formułował takich wyraźnych politycznych deklaracji. Moją ojczyzną jest polska mowa. Słowa wierszem wiązane. Gdy umrę, wszystko mi jedno gdzie. Gdy umrę, w niej pochowają mnie i w niej zostanę. Marian Hemar dla emigracji stał się przedłużeniem tej działalności kabaretowo-estradowej dwudziestolecia międzywojennego. Jest to najprawdopodobniej jedyny zachowany filmowy zapis, na którym widoczny jest Hemar. Oglądamy go w dość nieoczekiwanej roli, mianowicie w roli aktora. Zdarzyło się bowiem, że tuż przed ostatnim przedstawieniem Henryk Vogelfänger, Tońko, ten sam legendarny Tońko z Wesołej Lwowskiej Fali, zwykle grający w sztuce rolę Szambelana, zachorował i Hemar, aby ratować przedstawienie, w ostatniej chwili zdecydował się go zastąpić. Po drugie był publicystą, krytykiem literackim, pisał w Wiadomościach. Kiedy Hemar przyjechał do Londynu, któregoś dnia wybrał się do kawiarni młodzieżowej. Było pianino, siadł do pianina, zaczął grać. I młodzież zaczęła słuchać. I zainteresowała się z nim młoda, bardzo piękna dziewczyna. Odprowadził ją, umówili się na następne spotkanie. I po jakimś czasie ożenił się właśnie, to była Kaja Eryk. Dlaczego Hemar przyjeżdża do Londynu już w 1942 roku? Dlaczego nie został z wojskiem tak jak Bocheński, Herling Grudziński, Wańkowicz? Hemar, nie wiadomo właściwie do dzisiaj, czy sam się o to starał, czy w Londynie wiedziano o tym, gdzie jest i że bardziej potrzebne może być tam, w tej propagandowej robocie. Fakt jest faktem, że w grudniu 1941 roku wsiada na statek Mauretania i 10 marca 1942 roku jest już w Londynie. Pisze pamiętnik satyryczny, Marchewka, którym zanotował, że prosił Grydziewskiego, żeby po niego wyszedł, ale padał deszcz i nikt na niego nie czekał w Londynie. Przez pierwsze dni spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, między innymi Antonim Słonimskim, który już wtedy był, ale spotykał się z każdym z nich osobno, bo oni między sobą już się nie spotykali. Czyli Hemar zastał w Londynie sytuację dla niego dyskomfortową. Jego dawni przyjaciele przedwojennej Polski byli skłóceni. A jak on został przez nich przyjęty? Bardzo różnie.
właśnie stara się między innymi o pracę w Dzienniku Polskim, stara się o pracę w programach Radia BBC, w programach polskich. I okazuje się, że są pewne problemy. Był uważany za Piłsudczyka, co nie było najlepszą rekomendacją. Znaleziono mu fraszkę, którą napisał przed wojną na Sikorskiego. I ta fraszka została podłożona. I okazało się, że wokół tego już jest jakiś nieprzyjemny klimat. Także nie było mu łatwo, ale to był Hemar, twardy człowiek. Dał radę, pisał bardzo dużo felietonów, wierszy i zgodził się, bo to on to uwielbiał. Ja myślę, że to on by się nie obraził, gdybyśmy go dzisiaj nazwali czołowym propagandzistą. A o czym pisał? O czym pisał? Na czym polegała ta właśnie ta praca propagandowa? Na komentowaniu zdarzeń politycznych dotyczących Polski i zagranicy. Wtedy też cenzura niestety. Na emigracji były dwie cenzury, bo była i cenzura, prawda? Polska, i cenzura brytyjska. Tak. On jeździł po obozach polskich, których było bardzo dużo w Szkocji i w Anglii, i czytał swoje wiersze, komentował je. Prowadził program Czwórka w czwartki, później Szóstka. Panie doktorze, co można powiedzieć o tym repertuarze właśnie w latach 40. Na ile on bierze na siebie obowiązki patriotyczne? Z inną świadomością robi ten teatr w związku z tym? Tu się nakładają, tak jak to obserwuję, nie będąc teatrologiem, tylko patrząc trochę może na funkcję tak. kultury, a nie na jej gatunki, nakłada się kilka płaszczyzn. Tak? I jedna rzecz to jest jak gdyby ta kontynuowana propaganda państwowa, narodowa, już niewojenna, chociaż no, Hemar należał do tych emigrantów, dla których ta wojna się nie skończyła. Moja wojna nieskończona, moja wojna jeszcze trwa. Tak, to był ten wiersz. W 1936 roku, w rocznicę pierwszą skończenia wojny, Brytyjczycy organizowali obchody zwycięstwa, Victory Day. Polacy nie zostali zaproszeni. Powstała taka kolejna właśnie znana piosenka Przebój Wielki, gdzie pada to zdanie, że nasza wojna jeszcze trwa. I oni tak o tym myśleli, więc ten wątek służby i propagandy, znowu w cudzysłowie, jest podnoszenie na duchu, tak. Po prostu. To jest cały czas podnoszenie na duchu. Ludzie byli zagubieni, były tendencje takie rozbijające. Administracja warszawska reżimowa namawiała do powrotu, agentura działała i sowiecka. To nie były tylko jakieś takie mity, to rzeczywiście się działo. To była masa ludzi, jednak pamiętajmy o tym, że sama Armia Polska, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, ale to były trzy korpusy właśnie, nie na Bliskim Wschodzie i we Włoszech, I na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech okupowanych, to było ćwierć miliona ludzi. Tak? To była potężna społeczność, nie mówiąc o uchodźcach, o dipisach na terenie Niemiec. To była rzeczywiście mała Polska, ale ona nie była aż taka mała, bo to było może nawet parę milionów ludzi było w obiegu kulturowym. Ale włącza się drugi wątek, wątek właśnie tego powrotu do tematyki przedwojennej, tej neutralnej światopoglądowo, tej, która pozwalała kultywować polskość w warunkach emigracji już, czyli w warunkach, kiedy, no nie wiadomo, mieli nadzieję, że prędzej niż później, ale że jednak wrócą do Polski. Na razie trzeba tą substancję zachować i do tego przeboje przedwojenne były bardzo, bardzo przydatne, bo to była najwyższa półka kultury. I też wykonywane to było już przecież z inną intencją, z całym tym bagażem nostalgii, tęsknoty za utraconym światem. Można powiedzieć, to co wydawało się neutralne, nie zawierało tematyki patriotycznej, stawało się patriotyczne siłą rzeczy. Na pewno jak Warszawa była w gruzach, tak, o czym oni wiedzieli, tak, czy nawet jeżeli to byli tacy warszawiacy w mieszkaniu jak Hemar, a Lwów był pod ponurym sowieckim władztwem, tak? I powoli się opróżniał z resztek Polaków. Te ostatnie transporty repatriacyjne czy ekspatriacyjne to jest 1946 rok, także to jest taki moment. Tak? Drugi korpus przybywa do Wielkiej Brytanii, jest to ożywienie życia emigracyjnego, a w tym samym czasie właściwie ostatniej tam garstka została Polaków, opuszczają Polacy Lwów, więc też była świadomość, że się kończy jakaś epoka trwająca kilkaset lat i te pieśni lwowskie też nagle brzmiały zupełnie inaczej. Rzecz ciekawa i wyjątkowa, jeśli popatrzymy na życiorysy innych wybitnych polskich artystów, intelektualistów, polityków, którzy po wojnie musieli zostać magazynierami, barmanami, albo jak pisał Zygmunt Nowakowski o pewnym swoim Polaku znajomym, no, stali na dworcu i otwierali drzwi do pociągu, zwracając uwagę podróżnych, żeby omijali dziurę, która pomiędzy chodnikiem a wejściem do pociągu się rozwiera. Hemar
utrzymywał się ze swojej twórczości. Jak mu się to udało? Jemu się to udało. Rzeczywiście Fryderyk Jaroszy przez pół roku pracował na nocnej zmianie w fabryce biskwitów, żeby dostać tak zwany zasiłek, który przysługiwał wszystkim, którzy skończyli 65 rok życia. Hemar tego robić nie musiał. Miał świetną smykałkę do interesów, proszę państwa. Ale pomogła mu w tym właśnie Kaja, jego druga żona, która była bardzo znaną tancerką w jednym z teatrów angielskich i jeszcze wtedy występowała, miała bardzo duże oszczędności. Zaraz po wojnie można było kupić za nieduże pieniądze uszkodzone domy. Hemar taki dom kupił, wyremontował i wynajmował mieszkania Polakom, którzy przyjechali. Opowiadała o tym Włada Majewska. Tak. I Włada Majewska jest osobnym rozdziałem w życiu Mariana Hemara. Może jeszcze będzie chwila, moment na to, żeby ją wspomnieć. Oni się wtedy właśnie zatknęli bliżej ze sobą w Londynie, ponieważ kobiety aż do końca lat 60. nie miały prawa w Anglii, samotne kobiety, a nie daj Boże rozwiedzione kobiety, brać kredytu na kupno domu, mieszkania. Hemar wziął taki kredyt za Władę Majewską. Pomógł jej. To była przyjaźń już do końca życia. Panie doktorze, Hemar bardzo pilnował swojej niezależności. Nie należał do żadnego zrzeszenia artystycznego w ówczesnym Londynie. Jakiego typu motywacja stała za taką postawą? Czy to chodziło o niezależność w ferowaniu czasem krytycznych sądów na temat otoczenia? To są dwie bardzo istotne rzeczy, bo powtórzę, on był bardzo jasnym przedstawicielem pewnej wyraźnej postawy, to co mówiliśmy, on do kraju nie wracał, był na dokumencie podróży, tak, na paszporcie nansenowskim, nie przyjął paszportu brytyjskiego. Oczywiście, no, mając żonę, no nie Polkę, może pewne rzeczy było mu załatwiać łatwiej w sensie takiego prozy życia, ale zachował tą postawę niezłomną. I to jest gdyby istotne, bo to była taka postawa moralna, trochę ponadpolityczna, ale też polityczna, bo to była emigracja polityczna. Natomiast Hemar nie był polityczny w sensie doraźnym. Tak. I tutaj był twórcą, który zachował niezależność, o którą tutaj pan pyta, ponieważ każda partyjność i świat polskiego Londynu, pomimo że ja bardzo kocham ten świat, szczególnie kiedy go się przeciwstawia krajowej rzeczywistości ponurej, no jednak to była też polityka i pełna zasadzek. I rzeczywiście ja nawet się tym zainteresowałem. Mnie się wydaje, że on był członkiem Związku Artystów Scen Polskich za granicą, ale chyba honorowym, chociaż twierdził, że nie jest członkiem. Nie był członkiem Związku Pisarzy. Mówię o tych stowarzyszeniach twórczych, które jednak tworzyły tą Polskę na wygnaniu. Wydaje mi się, bo na jednym ze zdjęć, które odkryłem w Londynie, jest na spotkaniu Komisji Głównej Skarbu Narodowego, że był członkiem Skarbu Narodowego. To była taka instytucja, gdzie też było miejsce na osoby, tak jak właśnie Zygmunt Nowakowski, autorytety, tak, indywidualne. Jest autorem w takiej broszury, która Skarb Narodowy to było gromadzenie środków do walki o niepodległość Polski. Jest autorem wiersza Mobilizacja. Chodziło o mobilizację, no, taką przekornie mobilizację do dalszej walki z komunizmem, ale w tym momencie o mobilizację, żeby ten jeden grosz, który ten rycerz tutaj temu smokowi wbija z gwiazdą pięcioramienną lance, tak, żeby ten grosz jeden pomógł, na to zbierał pieniądze. Więc to była postawa polityczna. To nie można powiedzieć, że on był jakimś takim pięknoduchem. Ale jednocześnie oprócz tej walki z przeciwnikiem politycznym, którym był komunizm, on nie oszczędzał też emigracji. Pisał wiele wierszy, które brały na cel, że tak powiem, swoje otoczenie. Potem wydał to w książce Awantury w rodzinie, prawda? Chyba nie ułatwiało mu to życia. To jest tak, że krytyka wewnętrzna emigracji to jest co innego niż uprawiała propaganda komunistyczna. Im było wolno, jak nie wiem, Marian Hemar czy Karol Zbyszewski, też wielka zapomniana postać, też satyryk, można powiedzieć, między innymi. Jeżeli oni krytykowali swój świat, no to była krytyka przyjacielska. Ona mogła być ostra, ale to nie było takie agenturalne, wredne, rozbijackie. Więc oczywiście, że te jego teksty, których część jest ujęta, to jest pierwsze wydanie
felietonów z Dziennika Polskiego, Dziennika Żołnierza. On we wstępie zaznacza, że to już jest po ostrej selekcji, że to jest mniej więcej 1/3 czy 1/4 tego, co się okazuje ponadczasowe, co można byłoby zakwalifikować do druku, a i tak zaprzyjaźniony z Juliuszem Sakowskim wydał dosyć gruby tomik w tych seriach Polskiej Fundacji Kulturalnej. To są felietony, które te emigracyjne rany rozdrapują, czyli stawiają na przykład trudne pytania, które są cały czas aktualne, bo mamy cały czas do czynienia ze zjawiskiem emigracji polskiej, już nie może takiej politycznej, no ale Polacy, szczególnie w Wielkiej Brytanii, to jest stały element historii, tak? To nie minęło z tamtym pokoleniem. Stawia pytanie na przykład o proces asymilacyjny. Czyli to, co też pisała Stefania Kosowska, która się przyznawała w książce Lubię Londyn, no, że jednak jak się większość czasu spędziło już swego życia nie w Warszawie, w Łodzi czy we Lwowie, tylko w Londynie, tak, że się rodzi rodzaj lokalnego patriotyzmu. Jest ładny tekst, gdzie on się przyznaje, tak jakoś troszeczkę może ośmiesza postawy ludzi, którzy twierdzą, że ten chleb na obczyźnie tak nie smakuje, a w temacie chleba miał coś do powiedzenia, no bo to jest jego sławna piosenka Chleb Kulikowski, tak? Więc tam tak przewrotnie tutaj mruga, ale że jednak lubimy w tej Wielkiej Brytanii pewien spokój, tak? Pewien porządek, że nie możemy tak tylko udawać, że jeden będzie błysk i wrócimy do kraju, bo może jakby nawet była wolna Polska, to już będzie nam ciężko wrócić po 10-20 latach. Jedna bomba atomowa, jesteśmy już... To był, tak, i wrócimy jedziemy już do Lwowa. Druga bomba byle silna i wrócimy znów do Wilna, tak? To są te wiersze, ale raczej krajowe. I to był ten taki dysonans. Oni oczywiście chcieli wracać i walczyli o to, żeby zachować tę Polskę i przywieźć tę Polskę taką nieskażoną komunizmem ze sobą, tak? Wracając kiedyś do kraju, a jednocześnie coraz silniej zdawali sobie sprawę, że aby móc przetrwać, aby móc funkcjonować, jakimś elementem sukcesu życiowego, a na pewno już sukcesu dzieci, tak? Ich. Tak. Akurat Hemar nie miał dzieci, jest to, aby jakoś się odnaleźć na tej obczyźnie. Absolutnie nie wolno nam pominąć wątku współpracy Mariana Hemara z Radiem Wolna Europa. Ta współpraca zaczyna się w roku 1953 roku i trwa przez lata, wiąże się z cotygodniową audycją Kwadrans z Hemarem. Czy przypadkiem nie jest to w gruncie rzeczy najważniejszy kanał komunikacji z krajem, z Polakami w Polsce? Pewno, i tak. Czy nie jest to dostrzegane także przez władze komunistyczne? Więc jak traktował to Hemar, jak reagowali na to komuniści? Bardzo panu dziękuję za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście kluczowe dla zrozumienia emigracyjnej biografii i twórczości Hemara. Radio Wolna Europa było ogromną szansą dla wielu osób ze środowiska literackiego i artystycznego, bo dawało stały dochód. Oni poza Monachium mieli swoje studio londyńskie, gdzie nagrywane były wywiady z generałami, z pisarzami, audycje literackie i słuchowiska i nagrywał Marian Hemar swoje kabarety. Kto zaprotegował Hemara do Radia Wolna Europa? Edward Raczyński. Najlepsza rekomendacja, jaka tylko mogła być. Leopold Kielanowski także. Nowak Jeziorański na moje pytanie, dlaczego nie zatrudnił Hemara na etat w Radiu Wolna Europa, odpowiedział wprost. Marian Hemar nie był łatwym człowiekiem, ale ludzie wybitni nie bywają łatwi. Ja w swojej książce publikuję ich korespondencję, zanim ta współpraca doszła do skutku. To trwało dłuższy czas i później jak bardzo była dynamiczna, ostra, kłótliwa podczas tych 16 lat Hemara współpracy. On miał za zadanie w Kwadrans co tydzień nagrać aktualny wiersz satyryczny odnoszący się do wydarzeń w Polsce. Miał nasłuchy przesyłane z Monachium i wyciągi z prasy krajowej i napisać 2-3 piosenki. Nie płacił swoim autorom. Dostawał $400 za realizację tego programu. Wtedy to były duże pieniądze. Ale nie był etatowym pracownikiem. To się odbiło bardzo na jego zdrowiu, bo kiedy zaczął chorować, nie miał stałego ubezpieczenia. To był kontakt Hemara z Polską. To był kontakt Hemara z przyjaciółmi, którzy zostali w Warszawie. On był słuchany. Mało tego, przesyłano listy z Polski, których przesyłano mu zasuszone kwiaty,
zasuszony best, kiedy znów zakwitną białe mzy, kiedy się zbliżał maj, przysłano mu nawet, proszę państwa, ziemię ze Lwowa. On się tą ziemią potem podzielił ze znanym aktorem Karolem Dorwskim, któremu dosypano do grobu. Panie doktorze, a jak władze komunistyczne na to zareagowały? Czy potraktowały to jako poważne zagrożenie? No oczywiście, że to było zagrożenie i tutaj Hemar jakby absolutnie uczestniczy w tym procesie, który dotyczył całej formacji intelektualno-kulturowej, w której uczestniczył, której był współtwórcą, czyli została podjęta częściowo skuteczna próba wymazania go albo takiego ustawienia go tylko w tej roli właśnie tekściarza piosenek przedwojennych, takiego elementu tej takiej przedwojennej Warszawy, no bo to było od pewnego momentu już politycznie w PRL-u no niegroźne. Szczególnie kiedy już na przykład nie żył i nie mógł w wolnej Europie zareagować na przykład, nie wiem, na czerwiec 76 roku. A co było właśnie najgroźniejsze w tej jego działalności radiowej? Czy stosunek do Lwowa podważający Jałtę, czyli stosunek do sojuszy ze Związkiem Sowieckim? To było kilka elementów. Na pewno lwowski wątek był istotny, no bo to już było godzenie w sojusze i tak, i tą stabilność granicy PRL-u i dosyć trwałej, jak się okazuje. Natomiast ja myślę, że tutaj odpowiadając na pana pytanie, komuniści się bali tego niesłychanie wysokiego poziomu. Tak? Nawet jeżeli to była sztuka taka użytkowa, tak? To gdzieś pada to określenie, że nawet jeżeli to jest rzemiosło artystyczne, no to jest to artystyczne rzemiosło na najwyższym poziomie, że artyści, rzemieślnicy to są jednak też twórcy. Spróbujmy na koniec jeszcze poruszyć kwestię obecności Hemara w Polsce, że tak powiem, legalnie, bo nielegalnie docierał na falach eteru, ale no, nie można pominąć faktu, że jednak były w ograniczonych formach, jednak był obecny, chociażby Mieczysław Fok śpiewał piosenki Hemara. Mira Zimińska w 1959 roku nagrywa płytę piosenki Mariana Hemara. Hanka Skarżanka w 1958 roku nagrywa na płycie piosenkę Przedwojenny szlagier. Pod jego nazwiskiem. Zajks cały czas na konto Hemara inkasuje tantiemy od Polskiego Radia. Oczywiście nie były wydawane książki emigracyjne, bo nie mogły być wydawane. Oczywiście nie były grane sztuki, ale proszę państwa, w 1983 roku w szkole teatralnej, w której ja studiowałam, Tadeusz Łomnicki wystawia karierę Alfa Omegi. Pod nazwiskiem Hemara. Ponieważ było to szkolne przedstawienie z ograniczoną liczbą publiczności, nie była wymagana zgoda cenzury. A w 1987 roku, proszę państwa, to była rewolucja, kiedy Wojciech Młynarski w Teatrze Ateneum zrobił Hemara. Absolutna rewolucja. Zobaczmy coś na ten temat. Nie wolno było umieszczać w programach Hemara. Ale Harrymana można było, a to był jego pseudonim. Lopek Krukowski podpisywał swoim nazwiskiem sketch, powiedzmy, Hemara, bo wtedy Hemar był zapis na Hemara. Gdyby na afiszu pojawiło się nazwisko Hemara, zdjęliby utwór ze sceny, a on po prostu mówi, to ja napisałem i proszę bardzo. To, co zrobili koledzy, którzy przypisywali wtedy piosenki Tuwimowi, refrenowi, to się zrobił tak potworny bałagan, że jeszcze dzisiaj są pomyłki. Co jest Hemara, co jest refrena? Każdy polski czytelnik nie wątpię, że przyklaśnie dobrodziejstwom krajowej odwilży, która właśnie spełnia to, o czym każdy pisarz uchodźca marzy, by w kraju drukowano emigracyjnych pisarzy. Miła nam ta naprawa stosunków towarzyskich. Drukują nas w ojczyźnie, znaczy jeszcze nie wszystkich, niektórych. Bo niektórzy tułacze i wędrowce wciąż jeszcze na indeksie, wciąż jeszcze parszywe owce, kontrrewolucyjna, faszystowska ohyda, nie szukając daleko, ja. Kto mnie w kraju wyda? Nikt. Na mnie żaden wydawca jakoś się nie lakomi. Czy jego utwory powojenne, emigracyjne mają taką rangę, że są dzisiaj żywe? No.
Na pewno tak. Są wznawiane jego publikacje w niektórych wydawnictwach. Jest grana piękna Lucynda od wielu, wielu lat. Teraz w Warszawie mamy zupełnie nowe, wspaniałe przedstawienie w Teatrze Szóste Piętro z gwiazdami. Proszę Państwa, oczywiście piosenki, 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 ale nie tylko. Przecież on od Schyłku Życia wydał sonety Szekspira w swoim tłumaczeniu od Horacjusza. To na pewno jest najpoważniejsza część jego twórczości. To rekompensuje mu ten kompleks kabareciarza. No właśnie, gdyby mieli Państwo polecić utwory Mariana Hemara dzisiaj naszym widzom w ramach tego odbudowywania polskiego kanonu, przywracania naszej pamięci, to od czego by Państwo zaczęli? Po które utwory najpierw warto sięgnąć? Proszę bardzo. No ja, zanim wymienię swoją taką listę, tak, short listę, to oczywiście się absolutnie nie zgadzam z tym wypowiedzianym w felietonie zdaniem profesora Nasiłowskiej, że czas już minął. To my mamy na to wpływ, czy on minął. Jeżeli do momentu, kiedy będą ludzie, którzy no, twórczość Mariana Hemara czy innych podobnych mu artystów kochali, cenili, no to ten czas nie minął i nasza rozmowa jest tego przykładem. Nasze wady narodowe się nie zmieniały, kobiety się nie zmieniły, zagrożenie komunizmem się nie zmieniło. Jesteśmy w tej samej sytuacji. Są rzeczy oczywiście uniwersalne. Natomiast pytanie dotyczyło, bo to zawsze to pytanie pada przy różnych autorach, tak, ale tak naprawdę z ręką na sercu, co, nie dlatego, że my kochamy Mariana Hemara i całego go kochamy, co tak naprawdę jest aktualne. Nie z perspektywy badacza, historyka, archiwisty, ale z perspektywy żywej literatury. Tak, co jest żywe. Oczywiście dla jednego będzie coś żywego, a dla kogoś to będzie martwe. Ja na przykład, kiedy mamy spotkania towarzyskie w naszym kręgu, to następuje moment, że jednak Wada Majewska zaczyna nam towarzyszyć i śpiewać. Tak? Ktoś może uznać, że jest to absolutnie passé i wręcz w złym tonie, bo rodzaj jest to perwersji. Tak, że to jest rodzaj właśnie hipsterskiej jakiejś takiej ciągoty, czy wręcz idziemy dalej, bo przecież jest Stanisław Ruszała, tak? jest Jadwiga Czerwińska, moja ulubiona wykonawczyni. Tutaj w tej rzeczywistości kulturowej, gdzie te nisze są dostępne poprzez też sieć, tak, to możemy taką niszę sobie znaleźć, tylko nam chyba chodzi o to, żeby to nie była jedna z wielu tych takich jaskiń zamkniętych, tylko żeby było to, do czego Jan Młynarski nawoływał, żeby to stało się takim elementem powszechniejszej wiedzy, tak, że jednak jest studio Agnieszki Osieckiej w Trójce, no, a nie studio Mariana Hemara, tak. Agnieszka Osiecka była na maturze kilka razy z rzędu, temat taki był, ja to podnosiłem już lata temu, no czekamy na to, że może też Marian Hemar jako inny wybitny tekściarz. Natomiast odpowiadając konkretnie na pytanie, jakie książki, no ja bym tutaj właśnie pokazał te rzeczy, które są mniej przyswojone, bo Marian Hemar jako zarówno ten tekściarz piosenkarski, tak, przedwojenny, on już jest przyswojony i tak się kojarzy. Również się już bardziej kojarzy jako ten fraszkopis emigracyjny, ten właśnie na najwyższym poziomie krytyk komunizmu i tutaj też jakoś już on wszedł w ten obieg. Natomiast jako tłumacz czy ut Horacego, czy sonetów, czy sonetów Szekspira jest właściwie zupełnie nieznany. I to są te dwie książki, które no, powinny być obecne. Zresztą no, to są jedyne nagrodzone na emigracji książki, bo za sonety Szekspira dostał Nagrodę Wiadomości. Tak, poprzednia jego twórczość właśnie traktowana jako niepoważna, no, nie została nawet przez ten świat emigracyjny doceniona. No i jest jeszcze jedna książka, a właściwie książka, która mogłaby powstać, no bo Awantury w rodzinie, czyli zbiór publicystyki kulturalnej, społecznej, obyczajowej, z felietonów, to jest też eseistyka, który został wydany w Londynie w 1968 roku, to jest skromny wybór. To jest jakaś połowa, tak, czy jedna trzecia tego, co sam Hemar zakwalifikował do druku. Mi by się marzyła taka dodatkowa książka Awantury w rodzinie 2, tak, gdzie te teksty niedostępne, no bo w wydaniu krajowym to jest powtórzenie tego emigracyjnego wyboru, gdzie te teksty, których nie znamy, albo znamy je tylko dlatego, że z wielkim trudem docieramy do archiwalnych egzemplarzy Dziennika Polskiego, którego nie ma w sieci, na przykład w przeciwieństwie do Wiadomości. Taka książka moim zdaniem też byłaby głosem świeżym w ocenie kultury
polskiej drugiej połowy XX wieku i tego głosu cały czas brakuje. I powtórzę, moim zdaniem ten głos nie jest przebrzmiałym głosem. Nie mamy możliwości, dajmy ludziom możliwość ocenienia, że jest przebrzmiały, bo na razie go w ogóle nie słychać. Tak? Co pani by poleciła naszym widzom? Filip Kulikowski, proszę państwa. Hemar dla mnie był klasykiem, jeśli chodzi o twórczość poświęconą miastu rodzinnemu. Ponad 60 piosenek dla samej Włady Majewskiej, a ponad 100 w ogóle i ponad 100 wierszy poświęconych miastu Lwów. Jak to jest z Warszawy, z Poznania albo z Łodzi, nie szkodzi, ale przecież on nie wie, o co chodzi. Warto jeszcze na koniec polecić znakomite wprowadzenie w sylwetkę twórczą Mariana Hemara, ale także w jego dramatyczny życiorys. Myślę o książkach pani Anny Mieszkowskiej. Więc warto czytać Hemara, warto sięgnąć także do naszego twórczości, dzisiejszego gościa, czytać o Hemarze. Warto przywrócić jego pamięć, jak to jest, że cały świat śpiewa songi Brechta. Komunistyczne niekiedy bądź co bądź w wykonaniu takiej Uty Lemper, ale mało kto na świecie, mało kto w Polsce zna najgorsze przecież piosenki Mariana Hemara. Warto na to zwrócić uwagę naszych wydawców, których mamy w Polsce tak wielu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy. Dziękujemy.